Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam już teraz na kolejny, 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolejny z Awizynoszem. Tym razem trochę tych licytacji, trochę atrakcji, zbiórki, spotkania z Awizynoszem, to wszystko już teraz. Jak to dokładnie będzie wyglądać? O tym w dzisiejszym filmie. I na wstępie przejdźmy do tego, gdzie będziecie mogli mnie spotkać w najbliższą niedzielę, bo żeby to było jasne, będzie można mnie spotkać dokładnie tutaj, na stacji metra Świętokrzyska. Gdzie dokładnie? No, już wam tłumaczę. To tak, po pierwsze będziemy się kręcić przez cały dzień, od północy do godziny 20 po całej Warszawie. Jeżdżąc SKM-kami, metrem, tramwajami, autobusami czy kolejami mazowieckimi po terenie całej Warszawy, czy nawet jeżdżąc do Modlina czy do lotniska Chopina. Będziemy się kręcić pomiędzy tymi wszystkimi miejscówkami, informując Was mniej więcej o lokalizacji, pisząc na serwerze na Discordzie na Awizynoszem, specjalnym kanale, który stworzę właśnie w ramach WOŚP-u i będziemy właśnie informować gdzie, co i jak. Ale specjalnie to się zaczynamy, specjalnie dla Was, i kończąc te specjalności w jednym miejscu. Gdzie i o której godzinie? Gdzie? No, sytuacja dosyć prosta. W łączniku M1 i M2. Nie ma bardziej pełnego miejsca, jeżeli chodzi o pasażerów metra, niż łącznik pierwszej i drugiej linii metra. Dlatego tam się właśnie z Wami spotkamy w najbliższą niedzielę, czyli 28 stycznia 2024. Gdzie, o której godzinie? A, proszę bardzo. Godzina będzie, tak, to będzie godzina 14 do 14.30, czyli jeszcze raz, od 14 do 14.30 będziecie mogli nas tam spotkać. Jest to w strefie płatnego, jest to w strefie biletowej, więc musicie mieć kartę miejską lub jakiś inny bilet, żeby tam faktycznie wejść, ewentualnie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Ale tak, faktycznie z góry informuję, że faktycznie musicie mieć kartę miejską, żeby się tam dostać. Na później, nie wiem, na ostatnie 10 minut, w sensie tam jak już skończymy o 14.30, to wyjedziemy jeszcze na chwilę na 14.40, do 14.40 będziemy tam w górze. Jakby ktoś teraz chciał nas spotkać, ale to tylko na chwilkę. Jeżeli ktoś faktycznie nie chciałby wchodzić z biletem na dół, to tam się postaramy gdzieś ustawić na górze przy bramkach do M2. Tak, tak. Przy bramkach do M2, tych przy Sezamie. Tam też jeszcze sobie chwilę postoimy. W sensie będziemy stać tam, gdzie zazwyczaj nie ma innych wolontariuszy, ale no, żeby nie było, że nas nie ma i nie ma na nas dostępu, to tam też się pojawimy. Ale dobra, nie tylko i wyłącznie możecie nas spotkać i w ten sposób zrobić zdjęcie z nami, ze mną, z Syku, to najprawdopodobniej się pojawi, chociaż nie wiem, czy o tej godzinie będzie też Dominik, z którym latałem samolotem, będą też jeszcze inne osoby, które się pojawiają na kanale Awizynosz. Również będzie można nas dorzucić się do mojej e-skarbonki. Link do e-skarbonki oczywiście macie w karcie i w linku w opisie. Możecie się dorzucić w ten sposób, niekoniecznie jadąc do nas, bądź wylicytować jedną z licytacji. I tak, po pierwsze, zanim przejdę do plakatu, bo plakatów jest kilka, możecie wylicytować napicie się gorącej czekolady ze mną i pogadanie o różnych inwestycjach. Różne inwestycje, ciekawe plany Warszawy, rzeczy, których się nie mówi, a warto byłoby mówić. Co Awizynosz sądzi personalnie o różnych rzeczach? Bądź zadać pytania, których nie odpowiem Wam nigdy na komentarzach tutaj, a może jakieś osobiste. O tym wszystkim będę mógł z Wami pogadać właśnie w ramach takiego spotkania przy gorącej czekoladzie, bo ja kawę nie pijam, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście kawę mogę postawić tej osobie. Oczywiście sam napój będę stawiać. To by miało miejsce w kawiarni. Zachęcam do licytowania, choć wiem, że już cena aktualnie jest dosyć odjechana, bym powiedział jak na to, na ile liczyłem, ale zachęcam dalej do licytacji. Wszystkie licytacje kończą się ostatniego dnia tego miesiąca, czyli do 31 stycznia, o różnych godzinach, więc pilnujcie licytacji, żeby po prostu ich nie przegapić, bo niektóre się kończą tak jak ta o 17.15, a na przykład jeżeli chodzi o Kamizynosz, to jest o 15.15, więc trochę wcześniej. I tak, wy możecie wybrać, do którego miasta pojadę w ramach Okiem Awizynosza, kolejnego. Kolejnego, kiedy będzie miało miejsce w wakacje. Gdzie? No, propozycje właściwie są nieskończone z Waszej strony. Może to być, nie wiem, Radom, może to być Częstochowa, cokolwiek byście chcieli. Nawet to nie musi być miasto, może być wieś. Może być dowolne miejsce, które jest w odległości do 30 km od najbliższego peronu stacji kolejowej, oczywiście czynnej linii kolejowej. Więc możliwości są nieskończone, jeżeli chcielibyście coś ciekawego wybrać, jakąś ciekawą lokalizację, musicie najpierw licytować, a następnie
napiszecie mi, jaką miejscówkę wybrać, co byście chcieli, żeby się faktycznie zrobiło. Ja oczywiście z wami podyskutuję, jeżeli będzie jakiś problem z daną lokalizacją do nagrywania z drona, czy nie wiem, czy po prostu będzie trudny dojazd w tamte miejsce, to oczywiście z wami najwyżej jakiś jeszcze krótki dialog będzie, ale raczej będę otwarty na właściwie wszystkie propozycje, nawet jeżeli będę mieć przez to zawalone dwa dni, żeby dojechać tam i później wrócić pociągami czy cokolwiek. Ja się dostosuję. Jest to szczytny cel, czyli w tym roku właśnie Wołaźby gra o płuca. Tu jak widzicie, jest też puszka. Do tej puszki będę zbierać. To jest pierwsza puszka. Będziemy mieli na pewno dwie puszki. O 13 wymieniamy puszkę, bo o 13 to nasz sztab się otwiera. Natomiast tak, faktycznie to jest oto i o moja puszka. Puszka już jest pełna, bo wrzucałem pieniądze nagrywając podcast, więc tam już są moje pieniądze, które wrzuciłem i coś tam z domu jeszcze ściągnąłem. Więc faktycznie coś tutaj się już znajduje. No i w tym roku gramy właśnie o płuca, więc akurat mój temat bardzo bliski, bo ja kiedyś miałem problem z płucami, więc bardzo dobrze, że z tym faktycznie jest to robione. No i płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dla dorosłych też jest bardzo dobrze, że właśnie jest nie tylko i wyłącznie dla dzieci, również jest dla wszystkich. Także tak, faktycznie zachęcam Was do licytowania Okiem Awiznosza, to jest najwyższa cena aktualnie, ale są jeszcze trzy inne licytacje i żeby o nich więcej opowiedzieć, muszę tak wyjątkowo w tym miejscu zejść z fotela. I proszę bardzo, jestem na piłce. Na piłce tutaj montuję wszystkie filmy, bo ja na przykład przy komputerze tam mam biurko, nie mam krzesła, bo krzesło było kiepskie, bo musiałem się na niego opierać, tylko mam właśnie piłkę, żeby móc o tak oto już bardzo skakać. Ale dobra, nie dzisiaj o tym, jak wygląda moje studio, jak montuję filmy, tylko o tym oto i plakacie. Warszawa Falenica, naprawdę całkiem ładny plakat, który właśnie został podarowany w ramach WOŚP-u i ogólnie wszystkich odcinków Mniejsza z Tym przez partnera kanału, którym jest Koleo. No i tak, plakat jak widzicie, mamy Warszawa Falenica, napis na dole, kierunek do Warszawy, kierunek do Otwocka, mamy ładny pociąg, który się w tym miejscu znajduje. No i oczywiście jest kolejowa linia Otwocka, jest sam napis Falenica, który się tutaj oczywiście znajduje na tych wiatach. No i Golden Hour. Naprawdę całkiem ładnie to wygląda. Ten plakat aktualnie na ten moment jest już warty ponad 300 zł. Nie będę ukrywać, że to jest dosyć dużo pieniędzy, ale on jest przepiękny. I ja sam mam swój egzemplarz dużo mniejszy, bo to jest największy format, jaki faktycznie jest możliwy i dostępny. Mam w mniejszym formacie, ale sądzę, że jeżeli chcielibyście mieć taki plakat, a ten będzie jeszcze dodatkowo z autografem i najprawdopodobniej z adresem osobistym ode mnie, bo postaram się gdzieś z osobami, które wylicytuję, go spotkać przy okazji, żeby faktycznie wręczyć osobiście, no to ten oto i plakat właśnie będzie do wylicytowania i później jeszcze na nim zrobię swój autograf, jeżeli ktoś będzie chciał, bądź nie. No raczej zrobię automatycznie, żeby nie było później jakichś nieścisłości, czy też problemów. Także mamy plakat Warszawa Falnica, ale mamy też jeszcze inny plakat, a mianowicie Warszawa Stadion. Jest to i oto plakat. No i tak, ten plakat jest ze serii dworca warszawskiej linii średnicowej. Wygląda jak wygląda na załączonym obrazku. Mamy oczywiście sam napis Warszawa Stadion, napis PKP, stadion w formie neonu, mamy w tle okolicy, która się tam znajduje, jest oczywiście biało-czerwona część wiaty i ściany, które się znajdują na samych peronach i przystanku kolejowego, jest samo przejście podzielne, które jest dosyć ciekawe, no i co ciekawe, sam plakat ma jeszcze podwójne znaczenie, pomijając L3. Które w tym miejscu będzie rozpoczynać swoją trasę. To jest tutaj jeszcze podwójne znaczenie, bo dokładnie po drugiej stronie tego plakatu aktualnie będzie się znajdować główny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który właśnie teraz w niedzielę będzie tym epicentrum, koncerty i inne atrakcje będą miały miejsce. Więc to jest też kolejny plakat i on się pojawił w poprzednim Mniejsza z Tym. Falenica była w ostatnim Mniejsza z Tym, to było w poprzednim Mniejsza z Tym i plakaty jeszcze zanim będą oddane do odbioru, pojawią się prawdopodobnie jeszcze w kolejnych kilku odcinkach, w kolejnych odcinkach Mniejsza z Tym, żebyście mogli jeszcze sobie je pooglądać i żeby nie było już tylko w jednym odcinku. Na tym oczywiście również gdzieś będę się starać wkomponować mój autograf. Także to jest Warszawa Stadion, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany. No i na koniec już siadając z normalnej pozycji, bo poprzedni trochę było trudno utrzymać równowagę, mamy Warszawa Stadion. I sama Warszawa Stadion jest naprawdę fenomenalnie zrobiona. Kolejny bardzo ładny plakat, który mi się podoba. Mamy po pierwsze oczywiście sam napis Warszawa Centralna. Napis tutaj, który się znajduje na samej stacji, jest cień nuklearny Warso.
więc idealnie. Jest tam księżyc, jest oczywiście napis w dworce warszawskiej linii średnicowej i co ciekawe, możemy zobaczyć oczywiście sam dworzec Warszawa. Centralna. Wygląda podobnie, tylko bez tego lektora McDonalda w tym miejscu, więc to może i dobrze, jeżeli chcemy faktycznie popodziwiać samą stację. Również on będzie mieć mój autograf, gdzieś tutaj będę chciał wkomponować w całość. No i tak oto się prezentuje Warszawa Centralna bez tego wszystkiego, co jest w ulicy, czyli bez samochodów, taksówek, Uberów i innych barierów. Jak powiedział, naprawdę wygląda to dosyć spektakularnie, ale z drugiej strony jakoś tak strasznie pusto. Także tak mniej więcej wyglądają te wszystkie plakaty, trzy, które macie do wyboru. Licytujcie, jeżeli chcecie, macie do nich wszystkich, tych wszystkich licytacji w karcie i w opisie. Linki do samej e-skarbonki jest tylko wyłącznie w linku w opisie. Dostęp też w przyjemnym komentarzu postaram się coś tam popodpinać. Same plakaty są od Koleo i na stronie, w sklepie Koleo też możecie je kupić. To będziecie już bezpośrednie linki, będą od kolejnego wydania mniejsza z tym. Już tak normalnie, bo już faktycznie licytacje się zakończą. Wszystkie licytacje są dostępne do końca tego miesiąca, jeszcze raz, czyli do 31. A ja z wami tylko i wyłącznie mogę powiedzieć jedno. Do zobaczenia w najbliższym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w właśnie najbliższą niedzielę w godzinach 14:00-14:30 w łączniku M1-M2 na Świętokrzyski. Co może pójść nie tak? Chyba nie będzie żadnego bagażu i żadnej porzuconej i pozostawionej puszki. Tylko łącznie dobre, miłe wspomnienia. Ja widzę, że wtedy będzie patrzeć, ile to osób chodzi tym łącznikiem, nawet w niedzielę, poza godzinami szczytu. Tymczasem już faktycznie do zobaczenia jutro, bądź dzisiaj, w zależności od tego, kiedy to wyjrzycie. Serduszka już mam przygotowane. Częściowo są już powycinane i mam tutaj pochowane, więc jak też te powycinane, to oczywiście będą dla Was. No i do zobaczenia na ulicach Warszawy. No i jeszcze trochę przydam roboty, ale żeby nie było, wstawcie finału i tak się będą pojawiać filmy tak samo jak zawsze i właśnie o tym trochę więcej ciekawostek też o Woźbie, bo będziecie mogli zobaczyć, usłyszeć, no i zobaczyć pierwsze minuty, które wrzuciłem do właśnie tej i oto skrzynki. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w tył i ten dziwny znaczek, czemu wspieram Woźb, możecie się o tym się dowiedzieć, albo z ostatniego mniejsza z tym, albo właśnie z podcastu właśnie o tym, co się pojawi jutro. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Siema!